Уважаемые участники совещания, товарищи генералы и офицеры, нам предстоит откровенно и, самое главное, по-мужски обсудить наиболее острые вопросы в сфере национальной безопасности. Президент Беларуси Александр Лукашенко звал расширенное спотканье с керовництвом органов państwowych системы безопасности народовego. Президент подкреслил, что участники спотканья, каждый на своем уровне, знают ситуацию. Spójrzmy na sytuację przez pryzmat zagrożeń egzystencjalnych, które pojawiły się nie dziś ani wczoraj. Wiadomo, że nie wystarczy je dostrzec. Trzeba zrozumieć globalną sytuację polityczną, obiektywnie ocenić przyczyny i przesłanki. Szczególnie teraz, kiedy świat ponownie znalazł się na skraju przepaści, oznajmił głowa państwa. Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę na potrzebę porównania punktu orientacyjnego, oceny gotowości bloku bezpieczeństwa kraju na ewentualne prowokacje i nietypowe sytuacje w trakcie nadchodzących kampanii politycznych, biorąc pod uwagę sytuację w regionie i na świecie. Nie ma kraju i ludzi, którzy przez ostatnie dziesięciolecia mogliby czuć się całkowicie bezpiecznie. Siła militarna znów stała się głównym argumentem światowych ośrodków rozwiązywania problemów. Jak nie było milionów straty okropności pierwszej i drugiej wojny światowej. Teraz dosłownie zalewa nas fala informacyjna, tak zwana przepowiednia trzeciej wojny światowej, o której tylko leniwiec nie wspomniał i są podstawy do obaw, stwierdził białoruski przywódca. Zwrócił uwagę na rosnący trend w liczbie konfliktów zbrojnych. Tylko w ubiegłym roku rozpoczęto lub kontynuowano ponad 25 konfliktów w różnych regionach, na różnych kontynentach, a prawie każdy z nich jest wykorzystywany jako pretekst do wprowadzenia kontyngentu pokojowego. Aby rozmieścić ludzi z bronią, aby zaznaczyć swoją strefę wpływów, innymi słowy, świat metodycznie zamienia się w poligon doświadczalny dla globalnej konfrontacji, zauważył szef państwa. Aleksander Łukaszenka kontynuował: widzicie, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Istnieją już otwarte groźby użycia broni jądrowej. Całe miasta są zmiatane z powierzchni ziemi wraz z ich pokojowymi mieszkańcami. I okazuje się, że można to zrobić, nie podlegając sankcjom, nie stając się wyrzutkiem w oczach tak zwanego cywilizowanego społeczeństwa, nosicieli prawdziwych wartości demokratycznych. Sytuacja na kontynencie europejskim, w tym w pobliżu granic Białorusi, również nie jest spokojniejsza. W bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji w ramach operacji Aliansu w Europie rozmieszczonych jest około 32 tysięcy żołnierzy połączonych sił zbrojnych NATO i Stanów Zjednoczonych. Wszystko to mówi co najmniej o pokazie siły, powiedział prezydent. W rzeczywistości znaleźliśmy się w epicentrum przedłużającego się poważnego kryzysu militarno-politycznego, stosującego metody zastraszenia stare jak świat. Prognozy są rozczarowujące. Apetyt i aktywność kolektywnego Zachodu tylko wzrosną. Waszyngton i jego sojusznicy będą nadal rozwijać NATO. Sytuacja jest dla nich więcej niż korzystna. Powiem wprost, bez niepotrzebnej dyplomacji prawie wszyscy europejscy przywódcy zamienili się w obywateli USA. Nie ma wątpliwości, czyja polityka, czyje interesy dominują na terytorium Unii Europejskiej, powiedział prezydent. Wyjście do NATO Finlandii, a teraz Szwecji, to kolejny etap ekspansji na wschód. Do sojuszu zostaną wciągnięte Bosnia i Hercegowina, Mołdawia, Gruzja i Serbia, a wszystko to będzie według scenariusza Ukrainy, dodał Aleksander Łukaszenka. Prezydent przypomniał, jak zakończyły się rozgrywki z ukraińskimi przywódcami w ramach partnerskiej polityki. Tworzenie warstwy agentów przemiany w celu późniejszej zmiany orientacji wojskowej i politycznej na prozachodnią i wojna. Teraz Ukraina jest rozgrywana w ten sam sposób. Niejasna perspektywa członkostwa w bloku jest z powodzeniem wykorzystywana przez zachodnich kuratorów do motywowania i popychania władz w Kijowie do dalszej walki. Chcą nas wciągnąć w te wojny na wszelkie sposoby. Mamy tajne informacje w naszych rękach. Wiemy dokładnie, co myśli na ten temat szef sztabu generalnego jednego z czołowych krajów członkowskich NATO. Nie potrafiliśmy wciągnąć Białoruś w konflikt. Aktywny udział Mińska w wojnie osłabiłby reżim na Białorusi i Łukaszenkę. Ta szansa jest nadal otwarta, powiedział prezydent. Polacy krzyczą: wojna na Ukrainie, daj im szansę na zmianę białoruskiego reżimu. Dla naszych uciekinierów, to jest cytat, zauważył białoruski przywódca. Według niego za tymi słownymi grami kryje się chęć ostatecznego zaspokojenia ich wieloletnich ambicji terytorialnych. Już o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. W Europie wierzą, że dosłownie w wyniku tej wojny powinny nastąpić zmiany terytorialne. Polska ma prawo do części współczesnej Białorusi, a demokratyczna Białoruś powinna otrzymać w ramach
ramach rekompensaty część terytorium pokonanej Rosji. Oto cała strategia. Zamknięte spotkanie przywódców Jastrzębi. To jest ich strategia. Zadać Białorusi i Rosji globalną klęskę, a potem zająć się terytoriami i tak dalej. Rozumiecie, jaka bijatyka, jaka masakra wydarzy się na tych ziemiach, powiedział prezydent. W ten sposób tworzą się warunki do nowej redystrybucji kontynentu europejskiego, a nasi uciekinierzy marzą o zostaniu uczestnikami tego procesu. Redystrybucja terytorialna to było w negocjacjach z naszymi uciekinierami, cichuszkami i łachuszkami. Były to negocjacje z nimi, zauważył Aleksander Łukaszenka. Beneficjenci wojny nie są zainteresowani powstrzymaniem masakry wewnątrz obcego im narodu. Stawka jest zbyt wysoka, a dochody bajeczne. Wzrosła na przykład cena jednego pocisku artyleryjskiego NATO czterokrotnie od początku wojny na Ukrainie, od 2 do 8 tysięcy euro. Jak to się mówi, bez komentarza. Specyfika obecnej fazy konfrontacji cywilizacyjnej wschód-zachód, chciałbym tak scharakteryzować, maski zostały całkowicie zdjęte, oznajmił głowa państwa. Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę, że jeśli wcześniej, aby zaspokoić swoje ambicje geopolityczne, Waszyngton przynajmniej wymyślał przekonującą wymówkę, używał miękkiej i inteligentnej siły, inspirował kolorowe rewolucje, wojny hybrydowe i zastępcze, to dziś zmierza się do otwartej agresji i fizycznego niszczenia niechcących ludzi bez żadnych wstępów informacyjnych. Teraz wmawia się nam tezę, że świat wielobiegunowy to świat niekontrolowanego wzrostu agentów chaosu. Potrzebny jest nam jeden globalny policjant, jak piszą czołowe media na Zachodzie, przygotowujące opinię publiczną. To kłamstwo, tak zwany niekontrolowany wzrost sprowokował i nadal próbuje kontrolować Waszyngton. To jest ich agonia, zauważył prezydent. Aleksander Łukaszenka jest przekonany, że tylko świat wielobiegunowy jest w stanie zaprowadzić równowagę i zapewnić bezpieczeństwo na wszystkich kontynentach. Przejście do tego jest bardzo stresujące i dramatycznie, ale nie może być inaczej, powiedział prezydent. Białoruś nie potrzebuje wojny, ale musimy być na nią przygotowani zarówno mentalnie, jak i strategicznie, oświadczył Aleksander Łukaszenka. Jakie rzeczywiste powody politycy zachodnioeuropejscy mają do poszerzania składu różnego rodzaju koalicji i sojuszy wojskowo-politycznych? Skąd te całkowicie absurdalnie nielegalne sankcje, militaryzacje na dużą skalę, demonstracyjne napinanie mięśni, w tym działalność wojskowa w pobliżu naszych granic? Jakie mają na to podstawy? Kto im grozi? A czy kiedykolwiek w historii komuś groziliśmy? Wszystkie najkrwawsze kampanie przebiegały z zachodu na wschód i cofały się ze wstydem w przeciwnym kierunku. Niestety miliony ludzi zginęło w tym czasie. I powody co wtedy, co teraz są naciągane. Albo nasza wiara jest inna, albo system polityczny nie spełnia jakiegoś standardu, albo czyjeś prawa są łamane, zauważył białoruski przywódca. Znamy prawdziwe powody zainteresowania naszymi ziemiami, ale nie o to chodzi. Wojna nie jest nam potrzebna, ale musimy być na nią przygotowani zarówno mentalnie, jak i strategicznie. Co do zrozumienia powagi sytuacji. Odrzućmy te wszelkie złudzenia co do możliwości dyplomatycznego rozwiązania globalnego konfliktu. Prawo międzynarodowe także nie jest w stanie rozładować napięcia, podkreślił głowa państwa. Według niego postawy kolektywnego Zachodu są proste. Ci, którzy nie są z nimi, zostaną zabrani siłą. Z pretekstem czy bez, to nie ma znaczenia. Autorytet organizacji międzynarodowych został całkowicie zdyskredytowany. Platformy niektórych z nich są otwarcie wykorzystywane do służenia interesom konkretnych krajów, a Białoruś do nich nie należy. Dlatego starają się tworzyć nowe inicjatywy regionalne za granicą, ale już kontrolowane przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, powiedział Aleksander Łukaszenka. Plan jest niesamowicie prymitywny. Powinien obejmować oprócz Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji neutralną Ukrainę i Białoruś. Pod warunkiem, że Białoruś zostanie odcięta od Rosji. Oficjalnie Mińsk jest oczywiście uważany za satelitę Polski. Czy to państwu coś przypomina? Dziś niezwykle ważna jest nie tylko realistyczna ocena sytuacji i zrozumienie tego, co się dzieje, ale także szybkie podjęcie działań i musimy działać proaktywnie. My wszyscy, przede wszystkim ludzie w mundurach, musimy po prostu być przygotowani na odparcie wszelkich zagrożeń. Błędy są niedopuszczalne, podkreślił białoruski przywódca. Zwracając się do uczestników spotkania, prezydent powiedział: wiecie, co kryje się pod sformułowaniami zbliżających się ćwiczeń sił zbrojnych NATO i USA Obrońca 2024. Wiecie, co dla nas oznacza przeprowadzenie ich na terytorium krajów bałtyckich, Niemiec i Polski.
Według otrzymanych danych na progu naszego domu stanie około 90 tysięcy żołnierzy z 32 krajów członkowskich i partnerów sojuszu, realizujących strategię, cytat, odparcia próby rosyjskiej agresji na jeden z krajów sojuszu, przytoczył dane Aleksander Łukaszenka. Wiemy, jak zamierzają odeprzeć agresję. Służby wywiadowcze kontrolują sytuację, powiedział. Wszyscy muszą rozumieć realną sytuację i naszą świadomość tego i tu, i tam. To jest pryncypialne, szczególnie teraz, w przededniu różnego rodzaju wydarzeń politycznych w naszym kraju. W najbliższej przyszłości odbędą się najważniejsze wydarzenia dla kraju. Jednolity dzień głosowania, utworzenie Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Narodowego. Znów będą próbowali to podważyć. To oczywiste. Schemat się nie zmienił. Ale trzeba być przygotowanym na to, że oni wyjdą z nowymi czynnikami destabilizującymi społeczeństwo, powiedział białoruski przywódca. Jeśli odrzucimy wszystkie fejki i bzdury, to dzisiaj nasi uciekinierzy i ich zagraniczni kuratorzy ze służb specjalnych opracowują trzy główne scenariusze swoich działań na ten okres, powiedział Aleksander Łukaszenka. To pierwsze jest dla nich najbardziej pożądane, jest to zorganizowanie zamachu stanu lub brutalnego przejęcia władzy bezpośrednio w trakcie kampanii wyborczej. Ale jednocześnie oni sami oceniają to jako mało prawdopodobne. Nie widzą jeszcze żadnych realnych warunków wstępnych, aby sytuacja mogła być podobna do tej w 2020 roku, powiedział głowa państwa. Drugi jest najważniejszy, wykorzystanie bieżącej kampanii wyborczej jako próby wstępnego etapu przygotowań do zamachu stanu podczas nadchodzących wyborów prezydenckich w 2025 roku, powiedział Aleksander Łukaszenka. To na ten scenariusz zostaną przeznaczone główne siły i środki. Uruchomiony zostanie proces poszukiwania nowych punktów wrzenia w społeczeństwie, które mogą wywołać nową falę protestów. Jak mówiłem wcześniej, jesteśmy bardzo uważnie obserwowani i czekają, aż władza popełni błąd, aby wykorzystać go jak najbardziej do własnych celów. Nie można na to pozwolić, podkreślił prezydent. Trzeci scenariusz zapasowy to długoterminowa gra z szerokim wykorzystaniem narzędzi miękkiej siły w przypadku niepowodzenia dwóch pierwszych scenariuszy. Tak naprawdę ta gra nie została zatrzymana, dopóki istnieje suwerenna Białoruś, powiedział Aleksander Łukaszenka. Głowa państwa uważa, że ten konkretny scenariusz faktycznie można zastosować, bo na dwa pierwsze scenariusze po prostu nie pozwolą na Białorusi. Aleksander Łukaszenka zauważył, że dla uciekinierów prowadzenie kampanii antybiałoruskiej jest kwestią przetrwania. Jeśli chodzi o globalnych graczy na arenie politycznej, stawka jest jeszcze wyższa. Tutaj nawet nie chodzi o utracone miliony wydane na nieudane bunty, nadrukują więcej. Mówimy o utracie reputacji na poziomie polityki międzynarodowej. Hegemon jest zmęczony łamaniem zębów o Białoruś, jakiej nawet nie każdy Amerykanin potrafi znaleźć na mapie świata, powiedział prezydent. Aleksander Łukaszenka przestrzegł, że w Polsce przygotowuje się prowokacje z udziałem polskich i amerykańskich służb wywiadowczych. Znamy uzyskane przez wywiad wszystkie scenariusze różnego rodzaju prowokacji, prowadzenia ekstremistycznych działań z udziałem bojowników znajdujących się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy. Natychmiast upubliczniamy je w miarę możliwości. Teraz będziemy wspierać te tradycje. Kolejna informacja operacyjna. Cytuję dosłownie, to już ważne dla Polaków. Wywiad polski i amerykański przygotowują zakrojoną na szeroką skalę prowokację przeciwko ludności cywilnej Polski, za którą będą obwinione Rosja i Białoruś, powiedział Aleksander Łukaszenka. Głowa państwa stwierdził, że potrzebna jest okazja i zamieszanie. Wszystko jest stare jak świat. Kiedyś faszyści, Hitler, przygotował taką operację na granicy z Polską, żeby sprowokować początek działań wojennych. Teraz te dranie. Z Amerykanami sprawa jest jasna. Ich nie obchodzi, czy zginie ostatni Ukraińc, czy ostatni Polak. Ale jak Polacy mogą zgodzić się na taki scenariusz? To jest pytanie, zauważył prezydent. Wiadomo, że po tym teraz się zacznie, ach, on tu eskaluje sytuację, strasząc Polaków. Ja powiedziałem, a wy wyciągnijcie wnioski. Mówię Polakom i innym. Pożyjemy, zobaczymy, ale ostrzegaliśmy Polaków jako bracia, aby byli ostrożni i rozważni. Jednocześnie Warszawa stara się zwerbować wysokich urzędników białoruskich, którzy będą w stanie zastąpić naszych cichuszek i łachuszek, powiedział prezydent. Rozumieją, że nie są w stanie zmienić sytuacji na Białorusi, zrealizować scenariusza kolorowej rewolucji i jakiegoś marszu tu na Białoruś. Nie będą w stanie zrealizować zbrojnej inwazji. Śledzimy ten proces, widzimy ich podejście do osób na kierowniczych stanowiskach na Białorusi, zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej, powiedział prezydent. Będą szukać i tworzyć nowych, lojalnych wobec Zachodu i skuteczniejszych działaczy tutaj. Stosowane będą wszelkie metody od banalnego przekupstwa i szantażu
Pogroźby życia i zdrowia waszego i waszych bliskich. Każdy może być w centrum uwagi, powiedział. Musimy być jak najlepiej przygotowani do neutralizacji ryzyk i zagrożeń. Aby to zrobić, należy zadbać o rozwiązanie zadań priorytetowych, stwierdził głowa państwa, szczegółowo omawiając każde z tych zadań. Mówiąc o wzmocnieniu siły bojowej, głowa państwa zwrócił uwagę w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Szkolenie kadr organów ścigania zostało dostosowane z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia współczesnych wojen. Wspólne szkolenie prowadzone z jednostkami sił zbrojnych Rosji i zdaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy od nich gorsi, przyniosło rezultaty, powiedział głowa państwa. Prawdziwe doświadczenie bojowe zdobyte w tym przypadku musi zostać niezwłocznie wprowadzone do codziennej praktyki szkolenia całego personelu wojskowego, a zwłaszcza sił specjalnych, powiedział Aleksander Łukaszenka. Prezydent podkreślił, że Białoruś wzmacnia swój potencjał wojskowo-techniczny. Dostawy nowych modeli sprzętu trwają. Do użytku weszły najnowsze modele białoruskiego systemu rakiet wielokrotnego startu Polonez-M o zasięgu 300 km. Do służby weszły dwie dywizje rakiet przeciwlotniczych S-400 i dywizje systemów rakietowych Iskander-M. Na terytorium kraju stacjonuje taktyczna broń nuklearna. Dziś jest to najważniejszy element odstraszania każdego wroga, zauważył Aleksander Łukaszenka. Mamy wszystko, co niezbędne, aby mieć pewność, że będziemy niezawodnie się bronić i, jak twierdzi wojsko, wyrządzić wrogowi niedopuszczalne szkody, oznajmił głowa państwa. Zadaniem Ministerstwa Obrony na nadchodzący rok jest jakościowa transformacja armii i doskonalenie systemu obronnego kraju. Priorytetem musi być szkolenie bojowych jednostek i pododdziałów wojskowych. Ponadto w Siłach Zbrojnych rok 2024 to rok szkolenia polowego, podkreślił głowa państwa. Jako prezydent patrzę na pracę bloku bezpieczeństwa kompleksowej dość krytycznie, a nawet skrupulatnie takie czasy. Każdy błąd może nas bardzo drogo kosztować. Ceną jest pokój i bezpieczeństwo ludzi, podkreślił głowa państwa.